Dzień dobry, witam. Z tej strony Mariusz, projekt Odmładzanie na Surowo. Projekt, którym razem z Agnieszką prowadzimy dla Ciebie, aby podzielić się swoją wiedzą na temat zdrowia, na temat tego, jak można odzyskać zdrowie, jak można poprawić energię, jak można wydłużyć swoje życie. Już prawie rok temu dzieliłem się z Wami informacjami, chociaż od samego początku o tym mówimy, jak to kawa jest dla nas niezdrowa. Już prawie rok temu informowaliśmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych nawet wprowadzono nakaz, chyba na Florydzie, aby na kawach, na puszkach kawy, na kubkach z kawą w kawiarniach pojawiły się informacje, że kawa może powodować nowotwory, może powodować przyspieszoną śmierć, wcześniej umieramy przez to, że pijemy kawę. Te informacje są w Stanach. Nie wiem, jak tam z egzekucją tych informacji, natomiast bardzo często nas o tą kawę pytacie. I teraz przy okazji naszego przejazdu, bo my dojechaliśmy już do Anglii, zastanawiałem się nad tym, jak to jest z tą kawą. Kiedyś jak jeździłem na tej trasie Polska-Anglia i Anglia-Polska, bardzo często piłem kawę. Oczywiście było to wiele, wiele lat temu. Piłem kawę po to, żeby się pobudzić, po to, żeby przejechać, po to, żeby po prostu dotrzeć do celu. I powiem Wam tak, że po 2 godzinach, ja przynajmniej tak to pamiętam, 2-3 godzinach, jeszcze bardziej mi się spać chciało, jeszcze bardziej byłem zmęczony. Później, kiedy docierałem po 20 godzinach jazdy, docierałem do miejsca, to musiałem 2 dni spać, żeby po prostu poczuć się normalnie. To wszystko musiało jakoś ze mnie wyjść. Dzisiaj czuję się świetnie. Czuję się świetnie, przejeżdżam te trasy, nie pobudzam się kawą i chciałem Ci powiedzieć, dlaczego warto przyjrzeć się temu naprawdę bardzo poważnie. Przygotowałem taką tabliczkę, na której chcę przekazać Tobie kilka informacji i mam nadzieję, że w ten sposób Ciebie zainspiruje do tego, bo wiele osób nadal pije kawę i mam nadzieję, że zobaczycie, że naprawdę nie jest to warte, żeby w ten sposób działać na nasz organizm. A zatem przełączam na tabliczkę, czyli dlaczego kawa jest dla nas tak niezdrowa. Wspomniałem już o tym. Po pierwsze, w USA ostrzeżenia jak na paczce papierosów, żeby uważać, żeby nie pić kawy, ponieważ jest rakotwórcza, ponieważ powoduje bardzo poważne choroby w naszym organizmie. Na miejscu drugim powoduje zmęczenie. Jednym z powodów chronicznego tak zwanego zmęczenia jest nadmierne picie kawy. Jeśli widzisz kolejkę w jakiejś kawiarni, czy osoby, które non-stop chodzą do kawiarni i piją kawę przez cały dzień, one piją tą kawę po to, żeby się cały czas pobudzić, po to, żeby przetrwać dzień. W ten sposób wpędzają się w chroniczne zmęczenie, w ten sposób doprowadzają swoje ciało do takiego stanu, w którym nie są w stanie się po prostu pobudzić bez kawy. Patrzę, że coś mi się troszeczkę rozmazuje, mam nadzieję, że będzie wszystko widoczne. Następna, punkt trzecia, kofeina wypłukuje witaminy i minerały z naszego organizmu. Jest to udowodnione naukowo, przede wszystkim witamina B1, jak również minerały w postaci potasu i magnezu wypływają z naszego organizmu, kiedy wprowadzamy kofeinę do naszego ciała. Dlatego jest to bardzo niezdrowe, ponieważ jak pijesz dużą kawę albo w ogóle pijesz kawę, to musisz po prostu uzupełnić sobie brakujące witaminy. Jak oglądałeś nasze filmy na temat witaminy B1, czy potasu, czy magnezu, są to najważniejsze pierwiastki życia. W momencie, kiedy spożywasz kawę, obniżasz poziomy w swoim organizmie. Na miejscu czwartym, tego czego prawdopodobnie nie mówi się w Polsce, to jest najbardziej toksyczne ziarno na świecie. Nie wiem, czy wiesz, ale kawa, plantacje kawy są najbardziej na świecie opryskiwane różnymi chemikaliami po to, żeby ta kawa rosła. Nikt o tym nie mówi. W Polsce się mówi, a warzywa są jakieś tam, czy owoce są toksyczne, nie powinniśmy je jeść, a kawę wiele osób pije. I w ogóle na ten temat nic nie wie, że niestety właśnie kawa dostaje najwięcej chemikaliów, żeby rosła. No i to, co dzisiaj bardziej omówimy, to jest nadmiernie pobudza układ współczulny. W naszym organizmie mamy taki układ nerwowy, który się nazywa układem współczulnym. I w skrócie bardzo dużym, ten układ współczulny odpowiada za taką funkcję, uciekaj lub walcz. I za to jest odpowiedzialny. A teraz pokażę Ci tak naprawdę, co się dzieje z naszym organizmem, kiedy układ współczulny działa. Jest to układ autonomiczny, tak to się nazywa. I jakby częścią tego układu autonomicznego jest właśnie układ ten współczulny, czyli wymienimy funkcje, jakie się pojawiają. Kiedy układ współczulny działa, pojawia się rozszerzenie źrenic. Punkt drugi, przyspieszenie czynności serca. Punkt trzeci, wzrost potliwości. Punkt czwarty, zwiększenie kurczliwości mięśnia sercowego, po to, żeby jak najwięcej krwi można było przepompować przez nasz organizm, jak najwięcej można by było tej krwi użyć do tego, żeby uciekać. Przyspieszenie oddychania, rozszerzenie oskrzeli, wzrost ciśnienia,
zwolnienie perystaltyki pokarmowej. Jak uciekamy od zwierzęcia w lesie, czyli działa układ właśnie współczulny, to wtedy nie zastanawiamy się nad tym, czy zjedlibyśmy coś, tylko po prostu uciekamy. Zmiana dystrybucji krwi. Krew po prostu jest tak rozprowadzana w naszym organizmie, abyśmy mogli uciekać. Uzyskiwanie energii za wszelką cenę. Układ współczulny jest również odpowiedzialny za to, żeby uzyskać energię za wszelką cenę. Po to, żebyśmy mogli zrobić co? Uciekać lub walczyć. Czyli w momencie, kiedy wprowadzamy w siebie właśnie kofeinę i wprowadzamy w siebie kawę, i tutaj od razu wymienię, bo pewnie część osób będzie pytać, kawa, yerba mate, jak również czarna herbata, mają bardzo podobne działanie. Mają tylko różne stężenie, dlatego yerba mate tak samo nie polecamy, pomimo tego, że jest mnóstwo jakichś takich informacji stworzonych na internecie, że yerba mate jest niby taka zdrowa, czy czarna herbata również zawierają teinę, czy inne związki, które właśnie w ten sposób działają na nasz organizm. Czyli jakby podsumowując całość, może coś takiego w głowie być u niektórych osób, że jedna kawa jeszcze nikogo nie zabiła, ponieważ widzą, że inni piją kawę i żyją. Ale nie wiedzą, w jakim stanie żyją. Nie wiedzą, że ten stan wprowadzania kawy do swojego organizmu to jest stan przedłużania stresu w naszym organizmie. Nadnercza pobudzane są, ten układ współczulny jest pobudzany do ucieczki za każdym razem, kiedy wypijesz filiżankę kawy. I to powoduje, że skracasz swoje życie. To powoduje, że te wszystkie funkcje, które nie powinny być w danym momencie powiększone, czyli po prostu przyspieszone bicie serca, podwyższone ciśnienie, po prostu potliwość ciała, te wszystkie funkcje, o których wymieniłem, one nie potrzebują być w naszym organizmie przez cały czas. One potrzebują być tylko w naszym organizmie, kiedy musimy od czegoś uciec, od kogoś uciec. Wprowadzając w siebie kawę, wprowadzamy siebie w stan ucieczki, ciągłej ucieczki. Dlatego zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tymi informacjami, zrozumieć, dlaczego ta kawa jest już teraz wiadomo, dlaczego kawa jest niezdrowa i dlaczego właśnie w Stanach Zjednoczonych zdecydowano na to, żeby umieszczać takie same informacje jak na paczce papierosów, że kawa powoduje nowotwory, może skrócić Twoje życie. To jest na opakowaniach kawy w Stanach Zjednoczonych i mam nadzieję, że te informacje też dotrą do Polski. Mam nadzieję, że większość osób zrozumie, że być może, powiemy tak, bo niektórzy powiedzą, Mariusz, ale przecież wszędzie jest napisane, czy wiele jest informacji, że kawa jest zdrowa. Ponieważ kiedyś być może nie wiadomo o tym. Może nie wiadomo o tym, że kawa kiedyś był, że jak kawa funkcjonowała, jak kawa wpływała na nasz organizm. A tak naprawdę dzisiaj już wiadomo, dzisiaj naukowcy przebadali to. I o, tutaj bardzo ważne pytanie padło. Kochany Mariuszu, a co z lewatywą z kawy? Kiedy wprowadzamy sobie lewatywę z kawy według metody Gersona, ta kawa nie działa w taki sam sposób, jak wprowadzana przez układ pokarmowy z góry. Tak to działa. Jest to tylko wprowadzane w danym punkcie, w danym miejscu. I ta kawa tylko, nie przechodząc przez żołądek, nie przechodząc przez układ pokarmowy, nie wpływa na nas tak, jak wpływa, kiedy ją pijemy. Wow, 550 osób, jesteście niesamowici. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż z jedną z osób tutaj poinformować wystarczająco dobrze, żeby zrezygnowała z picia kawy, czy yerba mate, czy innych używek tego typu. Zobaczysz, jak odstawisz kawę, jak będziesz się czuć, jak będzie bolała Cię głowa, jak będzie ciężko po prostu przejść przez okres odstawienia, ponieważ jest to zwykły narkotyk. Jest to zwykły narkotyk, który udało nam się po prostu, udało się komuś wprowadzić w nasze życie, stymuluje nas się, ponieważ jak zjemy coś, co nie powinno się znaleźć w naszym układzie pokarmowym, to wtedy potrzebujemy pobudzenia i ta kawa nas pobudzała, zobaczyliśmy, że możemy się pobudzić, a tak naprawdę to trzeba zacząć od tego, co wprowadzamy w swój układ pokarmowy, czyli jakie pokarmy zjadamy, żeby nie trzeba było się pobudzać kawą. I ktoś tutaj napisał tak, kawa ta z metody Gersona jest kawą bardzo lekko paloną, to też ma bardzo duży wpływ, jak również jest kawą organiczną, bez chemikaliów, bez tych wszystkich obrysków, o których mówiłem i taka kawa dlatego jest wprowadzona właśnie do lewatywy z kawy. Dziękuję Wam wszystkim za to, że wysyłacie wszystkie paluchy, serducha. Podzielcie się koniecznie z tym filmikiem ze wszystkimi. Ratujmy ludzkie życia, bo taka kawa może uratować, odstawienie kawy może uratować czyjeś życie. Do zobaczenia w następnym wideo. My jesteśmy w Anglii, żeby znaleźć, kochani, dla nas miejsce, gdzie zorganizujemy surowe życie w maju. 4-5 maja w Wielkiej Brytanii będziemy mieli dwudniowe wydarzenie Surowe Życie, na które już dzisiaj zapraszam wszystkie osoby z Wielkiej Brytanii, jak również z okolic. Będziemy się świetnie bawić.
A teraz my będziemy szukać miejsca, gdzie tę zabawę zorganizować. Do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko. Cześć!